Jeszcze chwila i naszymi gośćmi będą Leszek Dawidowicz i Mariusz Smolecki, autorzy poruszającego, bulwersującego materiału dotyczącego gangu, który parał się wymuszeniami, tak zwanymi wymuszeniami, kradzieżami na wnuczka. Oni dotarli do samego źródła. Bardzo interesująca, mam nadzieję, rozmowa. Proszę z nami zostać. Spotkaliśmy się z niesamowitą agresją. Straszycie dzieci! Żadnych wyrzutów sumienia? Dotarliśmy do ludzi z samego szczytu w przestępczej hierarchii. Braci, którzy zdaniem prokuratury wymyślili metodę oszustw na wnuczka. Pan z Hossem razem stał na czele tego wszystkiego. To nie jest prawda. Oni nas dali wszystko na tym. My chcieliśmy wyjść. Naprawdę chcieliśmy wyjść z tego. Zrobiłem błąd w życiu. To Adam P. przyznał się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej pieniądze od starszych ludzi. Telewizja Polska. Idźcie do pierdolony. Arkadiusz E. w swojej grupie, bardziej znany jako Hoss, uważany za lidera. Ale Monte Carlo. Człowiek, który zarobił niewyobrażalne pieniądze, jeszcze do niedawna bawił się w taki sposób. Cudownie. Słynął z miłości do superluksusowych samochodów i do imprez, na których musiało być zawsze dużo szampana. To fragment podsłuchanej przez policję rozmowy, w której organizuje kolejną zabawę na 100 osób. Ci wszystko wytłumaczy, co tam potrzebne jest. Tam musi być rewelacja. Szampan różowy, Hennessy Fine, koniak, nie? Hennessy Fine, żeby było tylko... A to już rachunek z Saint-Tropez, jednego z członków rodziny. Jedna kolacja w tym przypadku kosztowała 107 tysięcy euro, czyli prawie pół miliona złotych. Poza kawiorem i langustami wydano 90 tysięcy euro na samego szampana. Nie widziałem z imprez polskich gangsterów, takich tych topowych, takich luksusów, w jakich bawił się bracia EU czy członkowie jego grupy. To ludzie, których bały się zeznające w tej sprawie osoby. Dotarliśmy do fragmentów przesłuchań. Przyszli do mnie cyganie z pistoletami i mi grozili, że mnie zabiją. Ja nie mogę nic mu powiedzieć, bo się boję, proszę pana, boję się naprawdę. Ja mam dzieci, proszę pana, ja się boję naprawdę. Dobra, okej, jesteśmy oszustami, mordercami, jeszcze co, naprawdę, to nie jest prawda, wymyślają na nas. Prokuratura właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko zarządowi grupy. To pierwsza taka sprawa w Europie. W tym przypadku zatrzymaliśmy i postawiliśmy zarzuty rzeczywistym organizatorom. Co więcej, Arkadiusz Eł znany jest w tym świecie jako osoba, która w zasadzie wymyśliła ten sposób. Grupie udowodniono wyłudzenie pieniędzy od emerytów ze Szwajcarii, Luksemburga i Niemiec. Jednak zdaniem policji cała organizacja działała na zasadzie lustrzanego odbicia. Dzwoniły do starszych osób, robiły to z Polski, ale dzwoniąc do emerytów, do starszych ludzi na przykład na terenie Niemiec. Z kolei osoby działające w tej grupie na terenie Niemiec zajmowały się odbieraniem gotówki, ale również wydzwanianiem osób mieszkańców Polski. Arkadiusz E. i jego kompanii postanowili dobrowolnie poddać się karze i oddać pieniądze, ale tylko w udowodnionym wymiarze, czyli w przypadku Hossa ponad 500 tysięcy złotych. Pamiętaj, że tych przestępstw było kilkaset, co najmniej. Oni się przyznali do kilku przestępstw. Czekając na wyrok, dalej żyją w dostatku. Jeden z liderów jeździ sportową wersją Porsche. Proszę nie powiedzieć, że to jest drogi samochód. Naprawdę, za 20 tysięcy złotych kupi się taki samochód. Niech pan sprawdzi. Sprzeda mi pan ten samochód za 20 tysięcy? Tak, naprawdę. Naprawdę, ale ja nie przedam, bo to nie jest mój. Obydwaj romscy liderzy grupy skończyli 3 klasy podstawówki. Bez żadnego wykształcenia i kryminalnych doświadczeń, to być może oni wymyślili metodę na wnuczka. Przestępstwo, które jest przekleństwem całej europejskiej policji. Patent, przez który każdego roku starsi ludzie tracą setki milionów złotych. Leszek Dawidowicz, Wiadomości. Grozili im, że ich zabiją, ale są z nami, cali i zdrowi, autorzy tego materiału. Leszek Dawidowicz, Mariusz Smolewski, dziennikarze śledczy, silna ekipa z Wiadomości. Witam was. Dzień dobry, witamy. Takie powszechne przekonanie panowało, całkowicie błędne, że oszustwa, wyłudzenia na wnuczka to tacy jacyś drobni przestępcy, którzy gdzieś tam sobie dorabiają, oszukując naiwnych starszych ludzi. Tymczasem mamy do czynienia ze świetnie zorganizowanym gangiem działającym nie tylko w kraju, ale poza granicami. Tak, działający właściwie w całej Europie. Do tej pory tak myśleliśmy, dlatego że policji udawało się do tej pory zatrzymywać tak naprawdę tych ludzi z dołu, tak zwanych odbieraków, ludzi, którzy mieli tylko odbierać pieniądze. Tymczasem przestępstwo na wnuczka to są całe centrale telefoniczne, dziesiątki ludzi, którzy pracują nad określonymi osobami. No i też ogromne pieniądze, bo ta centrala z Polski w ciągu jednego dnia potrafiła, nie wiem, zarobić 700-800 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że jeżeli dzwonią
przemieniono tutaj z Polski do ludzi w Luksemburgu, Szwajcarii. Tamci emeryci mają znacznie więcej oszczędności. Także jednego dnia to mogły być setki tysięcy euro. I ten drugi odłam gangu już po stronie niemieckiej, luksemburskiej czy szwajcarskiej te pieniądze odbierał. Natomiast niewyobrażalne pieniądze i niewyobrażalna skala, niewyobrażalny zasięg. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś trywialnie, ale 3 klasy szkoły podstawowej wystarczą, by być mózgiem takiej organizacji? No widocznie wystarczy ten czas, tym bardziej, że ci ludzie nabywają tych umiejętności jakby z pokolenia na pokolenie. A propos jeszcze tych łupów, my mieliśmy dostęp do materiałów procesowych, gdzie te wszystkie łupy, które zabezpieczyli policjanci, są uwidocznione na zdjęciach. Gdybyśmy chcieli pokazać wszystko, co zatrzymali policjanci, tam są oprócz pieniędzy, kosztowności, złoto, dzieła sztuki, to pewnie zabrakłoby nam czasu teraz, który mamy, żeby to wszystko pokazać. 33 to maks, tak naprawdę pełne zdjęć, multimediów, filmów, podsłuchów. To było naprawdę bardzo duże polsko-niemieckie śledztwo. Wśród tych zatrzymanych przedmiotów także broń, bo słyszeliśmy, że grozili wam, że was zabiją. Widzieliśmy zresztą te fragmenty w waszym reportażu. Sprzęt telewizyjny został zniszczony, mikrofon, kamera została uszkodzona. Było rzeczywiście niebezpiecznie? Leszek. Faktycznie zaatakowali nas tam na miejscu. No, przez moment czuliśmy się faktycznie zagrożeni. Nie wiedzieliśmy do końca, co zrobią. Były bardzo silne emocje. Wiadomo, że ci ludzie bardzo nie chcieli tego, żeby ten materiał ukazał się w telewizji. To jest reklama, której oni na pewno nie potrzebują. No, wcześniej, kilka godzin wcześniej, przed sytuacją, kiedy nas zaatakowano, byliśmy u drugiego lidera gangu, u brata człowieka, który nas ostatecznie zaatakował. No i być może już przez te kilka godzin, jak panowie pewnie, jak rozumiem, rozmawiali ze sobą przez telefon, narosła ta agresja, nienawiść do tego, że w telewizji ukaże się materiał na ich temat. Jak wyglądał cały mechanizm tego procederu? Bo mówisz, że całe centrale, które działały, czy dotyczyły całego kraju. Mhm. Jak to działało, jak to funkcjonowało? Zaczęło się bardzo prosto. Zaczęło się od tego, że człowiek, którego mieliśmy okazję oglądać w materiale, dzwonił sam. To jest człowiek, który doskonale zna również język niemiecki. Mhm. Właściwie zna go perfekcyjnie. Poza tym przez telefon, jak wszyscy opowiadali, jak czytaliśmy materiały ze śledztwa, no, wydaje się bardzo przekonujący, ma ciepły głos. Więc zaczęło się od tego, że on dzwonił sam. On wstawał rano i wykonywał dziesiątki, setki połączeń. No i wtedy, kiedy okazywało się, że któryś z emerytów decyduje się na przekazanie pieniędzy, wysyłał swoich ludzi pod wskazany adres. Oczywiście w miarę postępu, bo ten proceder trwał latami, firma się rozwijała, było coraz więcej telefonistów rekrutowanych do tego pod tym kątem, czy właśnie też potrafią rozmawiać z ludźmi, przekonywać ich, czy mają ciepły głos, czy dobrze znają niemiecki. I tak to wyglądało. Policja domyśla się, że identycznie, w lustrzany sposób wyglądało to po niemieckiej stronie. To znaczy tam też działała centrala, no i tutaj z kolei głównie teren Warszawy, bo przestępcy też wiedzieli, że w Warszawie no jednak najłatwiej jest zdobyć większe pieniądze niż w reszcie Polski, dlatego głównie do Warszawy dzwoniono z Niemiec, natomiast tym panom akurat tego nie udowodniono. No i co teraz z nimi, i z gangiem, i ze śledztwem? W tej chwili trwa postępowanie procesowe. Prokuratura złożyła wniosek do sądu. Przygotowany jest akt oskarżenia. Co ważne, tak jak wspominają policjanci, prokuratura, to, co zostało ujawnione, to, za co będą sądzeni ci ludzie, to jest tylko część. Domyślają się, że tak naprawdę skala jest o wiele większa. Ci ludzie zgodzili się nawet przyznać do części tych zarzutów, poddać się tak zwanemu samoukaraniu. Natomiast no niestety wszyscy podejrzewają, domyślamy się my też, że no skala jest dużo większa i niestety za większość tych przestępstw, oszustw oni jednak nie będą ukarani. Mając tych ludzi właśnie jest szansa, że jakieś inne macki się wyśledzi, wyłapie? Czy aż tak daleko nie możemy przewidywać? Daleko pewnie tak nie możemy przewidywać. No, wracając do samego aktu oskarżenia, no 500 tysięcy złotych to jest kara, którą to są pieniądze, które musi oddać ten główny sprawca. No to sam majątek, te samochody, które oglądamy, te przyjęcia były warte znacznie więcej, więc wiadomo, że to jest 107 tylko 107 tysięcy euro na jedną kolację, tak, to przemawia do wyobraźni. Tak, więc to jest tylko jakaś część śledztwa. W tej sprawie są poszukiwani jeszcze ludzie, także być może, kiedy zostaną odnalezieni przez policję, ukrywają się gdzieś na świecie, być może no, dotrzemy do
reszty tego mechanizmu, no ale na tym etapie na pewno trudno jest powiedzieć. Sam oskarżony Hoss wniósł dla siebie o 4 lata bezwzględnego więzienia. To też świadczy o tym, po pierwsze, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że no, przestępstwo zostało udowodnione bezspornie, a po drugie świadczy o tym, że on godzi się z tym, że te zarobione pieniądze, te 4 lata, jak to się położy na szali, to i tak się opłacało. Tak naprawdę, dokładnie. Czy to jest adekwatna kara? Bardzo dziękuję Wam za tę rozmowę. Świetny materiał. Gratulujemy. Leszek Dawidowicz, Mariusz Smolewski, Telewizyjne Wiadomości. Dziękuję pięknie. O 9.30 u nas kolejny serwis. Zapraszam Państwa.